Witam Państwa, Mateusz Skulski. Zapraszam na ostatnie w tym tygodniu wydanie Obserwatora. Setki słupszczan odwiedziło miasteczko pielęgniarek i położnych na Placu Zwycięstwa. Przez kilka godzin można tam było zrobić podstawowe badania, a także dowiedzieć się o profilaktyce zdrowia. A to wszystko z okazji przypadającego w czwartek Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek, Pielęgniarzy i Położnych. Punkty pomiaru ciśnienia i cukru, sprawdzanie wydolności płuc, ale również stanowisko szczepień przeciwko COVID-19 czekały na chętnych przy słupskim ratuszu. Z położnymi mogły spotkać się i skonsultować zarówno mamy noworodków, jak i niemowlaków, jak i te panie, które czekają na poród. Dla pań przygotowano również specjalny fantom ciążowy. Chętne kobiety mogły też dowiedzieć się, jak przeprowadzić samo badanie piersi. Na innych fantomach można było zobaczyć objawy chorób, m.in. oczu. Było też stoisko poświęcone profilaktyce próchnicy i higienie jamy ustnej. Prozdrowotny piknik był częścią słupskich obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek, Pielęgniarzy i Położnych. Nie zabrakło również podziękowań i życzeń od władz miasta, szpitala i Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Dużo mówiono także o tym, jak bardzo w ciągu lat zmieniały się kompetencje pielęgniarek i położnych oraz o przyszłości tych zawodów. I to są osoby, które mają naprawdę bardzo szerokie kompetencje. Poza typowymi czynnościami pielęgniarskimi mogą wypisywać recepty, mogą samodzielnie ordynować leki, mogą kierować pacjentów na badania, mają określone porady pielęgniarskie, które mogą i położnicze, które mogą naszym pacjentom zaoferować, tak jak porada diabetologiczna, tak jak porada stomijna, więc naprawdę bardzo, bardzo wiele takich rzeczy, które do tej pory były dostępne tylko i wyłącznie dla lekarzy. Niestety Polska wiedzie prym, jeżeli chodzi o liczbę pielęgniarek na 1000 pacjentów. Średnia europejska jest ponad 9, nasza Polska jest niewiele ponad 5. Więc ten deficyt jest po prostu bardzo, bardzo znaczny. Dodatkowo problem mamy z demografią, czyli 1/3 polskich pielęgniarek i położnych są to osoby, które mają uprawnienia emerytalne. Jeżeli one odejdą teraz natychmiast z systemu, to mamy kłopot z zapewnieniem ciągłości opieki. W regionie słupskim zarejestrowanych jest nieco ponad 3000 pielęgniarek i położnych oraz około 40 pielęgniarzy. Tylko w szpitalu pielęgniarek i położnych pracuje około 650. Niebawem do tej grupy dołączyć mogą panie, które w ostatnich tygodniach przyjechały do Słupska z Ukrainy. Pracę rozpoczną po nostryfikacji dyplomów, a osoby chętne do zdobycia tego zawodu mogą to zrobić w Słupskiej Akademii Pomorskiej, gdzie pielęgniarstwo można studiować już od 20 lat, a od niedawna po przerwie kształcone są również położne. Każdego roku studia kończy tam ponad 30 pielęgniarek i kilka położnych. Dla niektórych praca z pacjentami to nie tylko obowiązek służbowy. Pani Halina Pioterek położną jest od 1959 roku i choć od lat jest już na emeryturze, wciąż pracuje w wyuczonym zawodzie. Rzeczywiście zawód bardzo ciekawy, dlatego że poród dziecka to jest radość rodziny. Teraz są porody rodzinne, bo kiedyś tego nie było. To nie wiem, czy Państwo wiecie, jakie to jest przeżycie ojca, który stoi obok i patrzy, jak mu się rodzi dziecko. Zresztą to tak się często wspomina, te porody, dziecko właśnie, które się urodziło, które zaczyna płakać. Jak zapowiedziała prezydent Krystyna Danilecka-Wojewódzka, rondo u zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Leszczyńskiego w Słupsku otrzyma niebawem imię pielęgniarek i położnych. Będzie to pierwsze w Polsce rondo dedykowane tej grupie zawodowej. 5 zespołów z Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku wzięło udział w wojewódzkim konkursie Razem do Zawodu i każda z nich wróciła do szkoły z nagrodą lub wyróżnieniem, a wszystko to za swoje wynalazki. W kategorii elektronika uczniowie mechanika zajęli drugie miejsce za projekt łóżka rehabilitacyjnego, które łączy w sobie funkcję aż 5 łóżek. Zajęliśmy drugie miejsce w konkursie Razem do Zawodu. Wraz z moją grupą i reprezentantem był ze mną Eryk Neyman, Szymon Król, Cyprian Rosner oraz Sebastian Szyca. Celem naszego projektu było stworzenie łóżka do rehabilitacji, a dokładnie, żeby zautomatyzować pracę rehabilitantów. Polega ono na tym, że stworzyliśmy prototyp łóżka, które łączy 5 ćwiczeń w jednym łóżku i jest sterowany za pomocą aplikacji. Parę dziesięć lat temu były produkowane stoły do rehabilitacji, całe studia, lecz one były już są starej generacji i moje łóżko, czy nasze łóżko stworzyliśmy po to, żeby usprawnić tę pracę, ponieważ wszystkie ćwiczenia wykonujemy na jednym łóżku i rehabilitant zaraz poświęca czas jednemu pacjentowi, może poświęcać czas wielu naraz, ponieważ wszystko jest sterowane przez aplikację na telefonie.
tej samej kategorii ekipa z Mechanika otrzymała wyróżnienie za projekt Żółta Niespodzianka. To interaktywna zabawka dla najmłodszych, która podczas kąpieli dziecka w wannie bada temperaturę wody, ale przede wszystkim wykrywa tlenek węgla, czyli czad. Dwie grupy uczniów z tej szkoły wystartowały w kategorii transport, logistyka i motoryzacja. Jedna z nich zajęła trzecie miejsce za stworzenie mobilnej przyczepki rowerowej, która w razie potrzeby może stać się niewielkim bagażnikiem. Natomiast wyróżnienie w tej kategorii otrzymała grupa, która opracowała wielofunkcyjny wózek widłowy, który usprawnia pracę pod względem logistycznym. Uczniowie z Mechanika otrzymali również wyróżnienie w kategorii chemia lekka i środowisko. Stworzyli oni projekt paralotni, która monitoruje jakość powietrza i inne parametry. Jest lepsza niż specjalistyczny dron, bo zużywa mniej energii elektrycznej. Fundacja Partnerstwo do Rzecza Słupi przez kolejne 3 lata będzie prowadziła Centrum Informacji Turystycznej. Miasto przeznaczy na jego funkcjonowanie w tym czasie 750 tysięcy złotych. Słupska Fundacja Partnerstwo do Rzecza Słupi prowadzi Centrum Informacji Turystycznej już od 3 lat. Teraz wygrała konkurs na kolejne 3 lata do końca sierpnia 2025 roku. Do konkursu w sumie złożono 2 oferty. W ciągu najbliższych lat CIT przygotuje propozycje nie tylko dla turystów, ale również dla mieszkańców Słupska. Już wiadomo, że po raz kolejny będzie można poznawać miasto i jego historię podczas bezpłatnych spacerów z przewodnikiem. Z naszych analiz wynika, że turysta w Słupsku to jest głównie turysta weekendowy i taki turysta, który przyjeżdża do nas na kilka godzin z miejscowości nadmorskiej po to, aby przełamać tę rutynę wypoczywania na plaży zwiedzaniem, to sądzimy, że bardzo ważne jest, aby oprócz takiego biernego zwiedzania zabytków zaproponować mu takie zwiedzanie aktywne, angażujące emocje. Dlatego myślę, że dobrą wiadomością jest to, że ruszamy z kolejną, 4. już edycją bezpłatnych spacerów z przewodnikiem po mieście. Takich spacerów będzie 14, w środy od połowy czerwca do połowy września. Będzie również spacer dodatkowy w jedno z lipcowych sobót skierowany do Ukraińców, którzy w ostatnich tygodniach i miesiącach przyjechali do Słupska. Poza tym CIT przygotuje turystyczną ofertę dla najmłodszych, m.in. zwiedzanie miasta szlakiem słupskiego Niedźwiadka Szczęścia. Ostatnie lata były bardzo trudne dla branży turystycznej, a wszystko z powodu pandemii. Jednak jak wskazują wyniki badań, ruch turystyczny w kwietniu był znacząco większy niż przed rokiem, co oznacza, że ten sezon może być udany, jeśli chodzi o liczbę osób odwiedzających Słupsk i region. Mieszkańcy Słupska w wieku powyżej 65 lat mogą skorzystać z programu Fachman dla seniora. Ta usługa skierowana jest głównie do osób samotnych z niepełnosprawnościami oraz z niskimi dochodami. Wystarczy jeden telefon, by fachowiec pomógł takim osobom w drobnych naprawach konserwatorskich. Można to porównać do takiej złotej rączki. Przykręcimy kran, zawiesimy obrazek, uszczelnimy okno i szereg innych drobnych napraw, które tak naprawdę są bardzo takie problematyczne dla naszych seniorów. Bo nie ma firmy, która by się chciała zająć, że tak powiem kolokwialnie, takimi drobnostkami. Hydraulik nie ma chęci przyjechać wymienić tylko uszczelki czy dokręcić kranu. A nasz fachman właśnie jest od takich prostych zadań. Aby poprosić fachowców o pomoc, wystarczy zadzwonić pod numer 577 774 500, a następnie umówić termin wizyty. Co ważne, ta usługa jest bezpłatna. Program działa od marca. W tym czasie fachowcy odwiedzili już 50 seniorów i wykonali 80 usług. W najbliższą sobotę będzie można wymienić odpady na rośliny. Miasto wraz z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej już po raz 11 organizuje akcję z okazji Dnia Bez Śmiecenia. Każdy, kto w sobotę przyjedzie do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ulicy Bałtyckiej 11A ze sprzętem elektronicznym lub elektrycznym, makulaturą albo z puszkami aluminiowymi, otrzyma sadzonki roślin. Minimalna ilość makulatury to 3 kg, a minimalna liczba puszek wynosi 20 sztuk. W zamian za te odpadki mieszkańcy otrzymają rośliny, a do wyboru będą kwiaty rabatowe, iglaki, krzewy i drzewka owocowe oraz zioła. Akcja trwać będzie w godzinach od 9 do 13. Wszystkie zebrane surowce trafią do recyklingu, dzięki czemu mogą zostać ponownie wykorzystane. Po covidowej przerwie znowu rozbrzmiał festiwal Bursztynowe Nuty Poezji. Konkurs poezji śpiewanej tradycyjnie odbył się w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce.
Podobnie jak w latach ubiegłych, impreza spotkała się z dużym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli z naszego regionu. Młodzi artyści rywalizowali w trzech kategoriach. Najmłodsza to klasy 4-6, kolejna to klasy 7-8, a najstarsza to uczniowie szkół ponadpodstawowych. Wykonawcy sięgali po wyjątkowo ambitne utwory i doskonale radzili sobie z nimi. I bardzo się cieszymy, że nasi stali przyjaciele, którzy co roku do nas przyjeżdżają, nie opuścili nas, wrócili do nas po tych 2 latach. Oczywiście mamy też wielu nowych miłośników poezji śpiewanej, którzy są u nas po raz pierwszy, ale są też tacy uczestnicy, którzy właściwie już po raz trzeci startują. Trzeci, może nawet więcej, ale w kolejnej kategorii wiekowej. Najlepsi wykonawcy w każdej kategorii zostali nagrodzeni oraz wyróżnieni. Nagrody łącznie otrzymało 11 osób. Konkurs Bursztynowe Nuty Poezji został zorganizowany przez nauczycielki Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Edytę Łebkowską, Magdalenę Wróblewską-Majchrowską. W organizację przedsięwzięcia włączają się także chętnie uczniowie szkoły, którzy m.in. prowadzą koncert. Celem konkursu było zainteresowanie dzieci i młodzieży poezją śpiewaną, piosenką literacką i aktorską oraz rozwijanie zdolności i talentów wokalnych. Ty żałujesz tych, z których nie masz nic. Jedno warto znać, jedno tylko wiedz, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Wiadomością z Ustki kończymy Obserwator, a jutro spotkamy się z Państwem w ramach wiosennej redakcji Telewizji Słupsk w Parku Wodnym Trzy Fale. Gorąco zachęcam do oglądania. A ja bardzo dziękuję za poświęcony czas i uwagę. Do zobaczenia.